Oliwia jest w grze, Oliwia gra, Oliwia turla się piłką, a żeby turlać tą piłkę, to trzeba obejść się z każdej strony. Oliwia musi obejść się z każdej strony, bo ta piłka turla się tylko do przodu. No. I to jest labirynt i trzeba to toczyć się piłką, dojść do punktu, tam jest na mapie, widać od góry jak się stanie ten punkt. Jest, no dużo, bardzo, jest dużo poziomów. No bardzo lubię tą grę. Lubisz? Trochę trudna, trochę fajna. I dużo fajna. Dużo trzeba się okręcać tutaj, nie? W tej grze. Fajnie? Na ile oceniasz tą grę? Akurat, no? Nic nie widzę, to 7. 7? No. A ja daję... 8. Dobra, 8? No 8. Dobra. Chodź, pokazujemy następną grę. Okej, okay, next. O, to druga gra, to WE Halloween. Oliwia zjeżdża teraz wagonikiem przez tunel pełen niespodzianek i pełen śmiechu. Bo to są fajne takie pompkiny, które biegają za torem. Co? Nie? Tam dalej będzie, jak będzie bieg za tobą jeden taki pompkin, jak jedna będzie dynia za tobą biegła, no. Crazy będzie? No, zaraz zobaczysz. O Boże, no. Boisz się? Boisz się? Oliwia jedzie. Te latające duchy tutaj są. I to jest, zjazd taki na Halloween dla dzieci. O, widziałam tam kosz. O, takie oto, jedziesz prawo w lewo, możesz się obrócić, okręcić, popatrzeć sobie z góry, z boku. A widziałam. O, to taki dla dzieci zjazd. Taka dla dzieci fajna gra, dostępna w sklepie Google Play. Podoba ci się ona, ta gra? Nie jest zła. Bardzo dużo tutaj jest takich zjazdów. Bardzo przyjemna gra. Ładna foto jest. Ładna, no. Ale ładnie. Ładnie jest, naprawdę. To znaczy, to jest bardzo ładna grafika, to tak o trzeba mówić, Oliwcia. No. Fajne? No, bardzo lubię. To ile dajesz dla tej gry? 8. 8? No. I ja daję 9. Okej. Okay. No, chodź pokażemy trzecią grę następną. Next! A to trzecia gra w WER, Water Raid. Oliwia gra, jak ci się gra, fajnie? Bardzo. Bardzo? No. To jest wyższy poziom adrenaliny Water Raid. O nie. Fajna? No, bardzo. To jest realistyczny roller coaster. No, jedziesz sobie, dajesz, ostro dajesz. No. Fajnie się gra w tą grę, nie? No, fajna. No, ja też, dla mnie też się ona bardzo podoba. Jest, są takie momenty, że zwalnia, a są momenty, że leci szybko, tak jak naprawdę. Pamiętasz, jak kiedyś łódką płynęliśmy? No. Pamiętasz, co byliśmy w tym placu zabaw dla dzieci? No, pamiętam. W Skegness? No. No, pokażemy kawałek, jak tam leciliśmy? Płynęliśmy tą łódką w Skegness, bo fajnie, ja oceniam to na 10, a ty? Ja też. Też na 10, a dla tej gry Water Raid ile dajesz? 9. 9? No. I ja dam 9. 9, 9, 18. Water Raid. Pokazujemy następną grę. Next. Wow, ta gra nazywa się Within. Within, grasz? Jesteś już? No. Fajne, nie? No, Within, Within. Fajna. Mi też się bardzo podobają. To są takie różne filmiki, to są ogólnie filmiki, które to są wciągające filmiki. No. To są filmiki nagrywane przez różnych ludzi, to są różne zdarzenia historyczne. Naprawdę? No, wow. Naprawdę. Te filmiki zabiorą cię też w świat wiedzy. Naprawdę? No, są różne opowieści, tam ich jest chyba z 9. 9? No, jak ci się przechodzi przez te obrazy? Tak fajnie, tak. Idzie, nie? No. Jesteś na korytarzu i sobie oglądasz to tak jakby w jakimś muzeum. To najlepsi twórcy robili te gry, tą aplikację stworzyli, wiesz? Naprawdę? I te filmiki, no. Takie? No ty też byś mogła mieć taki na przykład swój filmik tam wpuścić do tej aplikacji. Naprawdę? No. Na ile oceniasz tę aplikację? Tą
grę, no to aplikacja. Tam jest 7 i ja daję aż 9. O, no, dobra, pokazujemy następną. Next! Roller coaster. WR. Fajny park rozrywki. No, fajna. Zanurz się, jedziesz już? Zanurzyłaś się w ten świat? No. Zanurz się w ten świat zjeżdżalni, ten zjeźdź tak fajnie w dół. Masz super fajną grafikę. Szybkie zakręty. To jest taka kolejka górska tak jakby. Fajnie się gra w okularach WR, prawda? Tak. Bardzo fajna gra jest ten roller coaster. Bardzo lubię. To polecenie, no ja daję aż 10. 10, ja daję 7. 7? O, dobra. Mi się bardzo podoba. Dobra, pokazujemy następną grę. Next! Wow! WRX Race. Uwielbiam! Oliwia właśnie jest w trakcie. To jest wyścig z przestrzeni. Trzeba omijać te słupki i ta gra jest coraz bardziej szybciej lecisz. Mi się udało chyba dolecieć do 30 km. 29 900 coś. Próbuję. Mi się udało, no. Zobaczymy jak ty polecisz. Kiedyś to była bardzo najlepsza gra. Chyba w 2016 roku, no. Tutaj są dwa tryby, tutaj możesz też grać w WR i normalnie możesz grać 360. 3D znaczy się. Naprawdę? No. 3D? Tutaj chodzi w tej grze twórcy opisali tę grę jako, że to jest atak UFO i ty musisz bronić ziemi. I na czas dotrzeć wszędzie. Na ile oceniasz tą grę? Podoba ci się? 10. Ile? 10. O ja daję 9, bo fajna jest naprawdę. Ja daję 9. 19. O ja, ale dzisiaj walka. Pokazujemy następną grę? Okej. Next! To 360 WR w starożytnym świecie. Świątynie, jaskinie i nawet świat pod wodą. Jak ci się to podoba? Bardzo lubię. Fajnie? Fajnie się wchodzi w zakręty, nie? No. Fajnie się wchodzi w zakręty, fajnie kolejka idzie, naprawdę. Ta gra jest super zrobiona, super działa. No. Fajnie się zwiedza. Dobrze się działa, co? No. Fajna grafika? No. Fajna, nie? Pod górkę pomalutku i z górki. O, i z górki. Pod wodę jestem. No i pod wodę. Najpierw z górki pod wodę. Pod wodę bardzo fajnie. O, hejka. Jedziesz. Ale i ryby. Tak jakbyś była, tak jakbyś zwiedzała wielkie akwarium. No ile oceniasz tą grę? 8. 8? A ja dam aż 9, bo mi się bardzo podoba ta gra. Pokazujemy następną? No. Next! Oliwia jest teraz pszczółką. Fary Farm WR. Lecisz sobie pszczółką przez farmę. To jest bardzo fajna gierka. Sobie lecisz po malutku, po cichutku, łagodny lot. Zwiedzasz farmę w koło. Możesz sobie zalecieć do obory. Możesz sobie lecieć po polu kukurydzy. Naprawdę to jest fajna gra na WR. Na okulary WR. My mamy takie zwykłe okulary, nie mamy fajnych okularów. No. Bo tych okularów jest cała masa. Tyle okularów jest naprawdę, że to jest normalnie szok. Naprawdę? No nasze nawet nie są w spisie. Nasze to kosztowały 20 funtów czy 25. Ponad 100 zł. To są jeszcze tańsze, ale naszych nie ma w tej liście. Widzieliście sami. Ile dajesz na tę grę, Funny Farm? Ja daję... No? A? 8, ja daję 9. Pokazuję następną grę. No, wiem, że to jest Wo. To jest gra Deep Space, bardzo fajna. Strzelanka, podoba ci się? No. Wiem, że jest trochę trudna na początku, bo trzeba być bardzo zwinnym w tej grze. Ale akcja jest cały czas. Akcja w galaktyce dzieje się cały czas, naprawdę. No, naprawdę. Jest to naprawdę fajna gra. Rzeczywistość WR, naprawdę. WR. Oceniam tą grę na... bo jest trudna, naprawdę, ale jest fajna. Trzeba być zwinnym. Ja daję 7. A ja 8. Dobra. 7, 8. Dobra. Idziemy dalej. Next. To dzisiaj wygrała gra WRX
Tak, oceniliśmy tą grę najwyżej, ta gra zdobyła 19 punktów. Wy oczywiście napiszcie w komentarzu, na ile wy oceniacie grę, która wam się najbardziej z gier podobała. Oczywiście nie zapomnijcie odwiedzić nas na TikTok i Instagram. Pa!